Panowie, serdecznie witam wszystkich Państwa uczestniczących w naszej dzisiejszej sesji. Na dzisiaj przewidziany jest następujący porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, rozpatrzenie uchwał w sprawie 3.1 zmiany uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Brwinów na lata 2020-2028. 3.2 zmian w uchwale budżetowej Rady Miejskiej w Brwinowie z dnia 19 grudnia 2019 roku. 3.3 w sprawie przyjęcia regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie parku i jeźdź w Otrębusach zrealizowanego z dofinansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 4, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, działanie 4.3, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, mobilność miejska w ramach ZIT. 4, przyjęcie protokołu z 20 sesji Rady Miejskiej w Brwinowie. 5, przyjęcie protokołu z 21 sesji Rady Miejskiej w Brwinowie. 6, sprawy wniesione i wolne wnioski. 7, zamknięcie sesji. Ponieważ wpłynął jeszcze dodatkowy projekt uchwały, ale zanim będziemy go głosować, to tak jak poprzednio, ustalając kworum, chciałbym odczytać listę radnych i prosić Państwa o werbalne potwierdzenie obecności i uczestnictwa w dzisiejszej sesji. Pan Adam Adamczyk. Jestem. Pani Marta Bartos. Dziękuję. Jestem. Pan Zbigniew Bartosik. Jestem. Pani Aldona Górniak. Jestem. Pan Andrzej Guzik. No był, ale go nie ma. Będziemy próbować się z nim połączyć. Pani Lidia Iwoła. Jestem. Pani Małgorzata Jabłońska. Jestem. Pan Dariusz, pani Barbara Koralewska. Jestem. Pan Dariusz Krzemiński. Jestem. Pani Małgorzata Kucharska. Jestem. Pan Karol Kim. Obecny. Pan Zbigniew Kurządkowski. Obecny. Pan Grzegorz Matysiak. Ale co, nie masz obrazu? Jest. Pan Paweł Nyc. Obecny. Pani Adrianna Olczak. Jestem. Rakowiecki, jestem. Michał Segit. Pan jestem. Dobra. Pan Firmin Słojewski. Jestem. Pan Marek Winiarski. Pan Rafał Wysocki. Rafał. Jestem. Pan Maciej Żukowski. Jestem. Dziękuję. W tej chwili frekwencja wynosi 20 radnych, czyli będą prawomocne nasze decyzje. Z Andrzejem Guzikiem będziemy się łączyć, bo był na tych łączach widziany jeszcze niedawno, a teraz jest jakiś problem. Czyli stwierdzam, że Rada Miejska obraduje w obecności ustawowego, czyli niezbędnej ilości do podejmowania decyzji. Teraz potwierdzamy kworum, proszę Państwa. To ktoś za Was potwierdza. Ja nacisnąłem kworum. Można na tym potwierdzać kworum. Nie, to się nie da bardzo. Potwierdzona obecność na posiedzeniu. Mi się udało i wyświetliło mi się. Można potwierdzać. Tak? Pani Małgorzata Jabłońska. Pan Marek Winiarski, kworum. Już. Dariusz Krzemiński też jeszcze nie potwierdzono jest. Wiem, ale coś się jakoś powiedziało. Może jeszcze raz spróbować. Ale ja słucham transmisji. A nie, nie, dobrze, dobrze. Ja skupiłam się, że tu jest. Zaraz. Na tym po lewej stronie. No, jest, już Marek już jest. O, Darek już też jest. Andrzej Guzik tylko jeszcze. Tam trzeba by się z Andrzejem Guzikiem skontaktować. Aha. Andrzej Guziku, aktualnie
aplikację. W związku z tym zapisujemy listę 20 radnych. Dziękuję. Teraz proszę Państwa, o już się Andrzej łączy. W tej chwili zgłaszam wniosek o rozszerzenie porządku obrad o punkt 3.4. To jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez gminę Brwinów porozumienia z gminą miastem Milanówek dotyczącego przebudowy i zarządzania ulicą Mieszka I w Owczarni oraz ulicą Owczarską w Milanówku. Co mam zrobić? No, przechodzimy proszę Państwa do głosowania. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tego projektu uchwały do porządku obrad, proszę nacisnąć przycisk. Coś mi się nie pojawia na razie na ten. My nie mamy aktywnych głosowań na właśnie nie, ma, nie, nie, nie pojawia mi się na tablecie też głosowanie. No właśnie. No Łukasz nie włączył. No trzeba. Łukasz, musisz włączyć ten głosowanie, bo nie, nic się nie pojawia na tablecie. Tak, mam informację, że brak aktywnych głosowań, także coś nie wiem. Proponuję jeszcze raz. Jest, proszę o głosowanie, jest, pojawiło się na tablecie teraz. Kto jest za wprowadzeniem? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć. Pan Marek Winiarski jeszcze. Pan Zbigniew Kurzątkowski i pani Aldona Górniak. Oj, panie Rafale. No, panie Rafale, proszę się skupić. Zbigniew Kurzątkowski jeszcze. Nie mam wyniku głosowania dotyczącego porządku obrad. Zbyszek Kurzątkowski. Nie mam wyniku głosowania. Zbyszek, jesteś za? Ja jestem za. No ale nie jest spróbuj. Skreślony, a no bo na razie, bo nie, na razie się nie połączył z nami. Jestem obecny, panie przewodniczący. O, już jesteś, dobra, no ale już nie brałeś udziału w tym głosowaniu. Dobrze, nie ma żadnego problemu. Generalnie jestem za, jestem obecny. Proszę, żeby Łukasz zaznaczył Kurzątkowski za. Dobra. Wynik głosowania 20 głosów za. Nie było głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że porządek obrad został przez Radę Miejską zmieniony przez wprowadzenie punktu 3.4 projektu uchwały w sprawie porozumienia z gminą Milanówek. Przechodzimy do punktu 3.1. To jest do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy. Całego porządku chyba, nie? Nie przyjmujemy. Porządku obrad się nie przyjmuje. Dobra. Porządek obrad tylko się zmienia przez głosowanie i on został zmieniony przez głosowanie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 3.1, o którym mówiłem. Proszę panie burmistrzu o wprowadzenie inaczej może, bo to było omawiane w trakcie komisji, to proszę przewodniczącego komisji pana Grzegorza Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Komisja pozytywnie zaopiniowała ten projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są? Teraz jeszcze prosimy pana burmistrza o przedstawienie autopoprawek do projektu. Ja tylko dodam, że było to opiniowane razem z autopoprawką. Szanowni Państwo, do uchwały, którą przekazaliśmy Państwu przy prośbie o zorganizowanie sesji, została Państwu przekazana również nowa uchwała, projekt uchwały zarówno WPF-u, jak i budżetu zmieniającej pierwotne propozycje, sprowadzające się do tego, że musimy wyłączyć z zadania dotyczącego ulicy Pruszkowskiej, gdzie wstępnie, gdzie kiedyś mieliśmy podpisaną umowę na ułożenie ścieżki rowerowej w pasie kolejowym oraz budowę części miejsc parkingowych w pasie kolejowym PKP. Mieliśmy podpisaną umowę ze spółką państwową PKP SA. Teraz ta umowa w części musi być rozwiązana, bo zmieniły się zasady zarządzania tą częścią działki przy okazji modernizacji linii kolejowej. I na części działki mamy umowę
z PKP SA. I tu jest jednorazowa odpłatność tytułem wejścia i ułożenia konkretnych urządzeń czy konkretnej infrastruktury w pasie kolejowym. Oraz mamy osobną, czy musimy podpisać osobną umowę z inną spółką kolejową PKP Polskie Linie Kolejowe. I w przypadku PKP Polskie Linie Kolejowe zasady są nieco inne. Musimy przewidzieć pewną kwotę do zapłaty w tym roku tytułem tego jednorazowego ułożenia. Oraz podobnie jak w przypadku dzierżawy pasa drogowego, tutaj są coroczne opłaty za umieszczenie urządzenia w pasie kolejowym. I dlatego przedstawiliśmy Państwu autopoprawkę, której z zadania dotyczącego ulicy Pruszkowskiej w rocznym budżecie przesuwamy część środków na tę opłatę dla PKP oraz w WPF-ie na kolejne lata wprowadzamy tą opłatę dzierżawną z tytułu dzierżawy pasa kolejowego na rzecz PKP PLK. Podpisanie tej umowy pozwoli nam na rozpoczęcie prac budowlanych. Tutaj jako uzupełnienie, bo nie wszyscy Państwo byliście wczoraj na Komisji Inwestycji, ogłosiliśmy przetarg, wpłynęło kilka ofert. Najniższa oferta, kilka ofert się mieściło w granicach, które mamy. Najniższa oferta opiewa na kwotę niespełna 3 600 000 zł. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Czy są, proszę Państwa, jakieś pytania do tego projektu uchwały? Proszę zgłaszać się za pośrednictwem systemu e-sesja. Nie widzę żadnych pytań. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Panie Przewodniczący, jestem za. Proszę mi zaznaczyć. Dobrze. Forum ze względu na Pana Andrzeja Guzika? Ale jest już, już jesteś chyba tu, zaraz sprawdzam. Tak, nie, tylko... A, Pan Andrzej Guzik jest za. Ale tu trzeba zaznaczyć, za, że obecnie, tak, nie, dobra, ale to trzeba anulować i od nowa głosować, bo trzeba sprawdzić kworum od nowa. Musimy sprawdzić kworum, bo źle było ustalone kworum. Od nowa sprawdzamy kworum. Pan Zbigniew Bartosik, proszę jeszcze potwierdzić kworum i Andrzej Guzik. O, dobra, wszyscy potwierdzili. Teraz przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Tak, jeszcze Karol Kim. O, dziękuję. 21 radnych głosowało za. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 3.2. To jest do projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej. Mam pytanie do Pana Burmistrza, czy są jakieś dodatkowe informacje dotyczące autopoprawek? Szanowni Państwo, autopoprawki są jedynie takie same jak dotyczące WPF-u, czyli zmiana dotycząca zadania Pruszkowskiej, wprowadzenie opłaty na rzecz PKP PLK. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę Pana Grzegorza Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji Inwestycji do projektu. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Czy są, proszę Państwa, pytania do projektu? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do głosowania. Przepraszam, jest jeden głos. Pan Adam Adamczyk. Szanowni Państwo, ja chciałbym zadać pytanie do tego projektu w związku z tym, że, znaczy domyślam się, że pewnie ten temat był poruszany na wczorajszej komisji, natomiast w związku z moją nieobecnością te informacje do mnie nie dotarły. Chciałem zapytać o dodane zadanie dotyczące budowy Gminnego Centrum Integracji Mieszkańców. Co to za działanie? Jakieś szczegóły na temat? Dobra, jestem. Działania. Dzięki. Nie widzę więcej pytań. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Szanowni Państwo, ten temat rzeczywiście wczoraj na komisji był omawiany. W ramach budowy targowiska budujemy ponad 20 pawilonów, z czego jeden z tych pawilonów chcemy przeznaczyć na to centrum. Wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie unijne i mamy możliwość pozyskania tego dofinansowania. Obiekt, ten pawilon chcemy... Przepraszam, ale ludowa muzyczka zakłusza całkowicie Państwa wypowiedź. Szanowni Państwo, taka prośba, bo połowa osób ma włączone mikrofony i to wszystko się sprzęga i jakieś szmery są. Także prośba o wszystkich o powyłączanie. Dziękuję. Taka oddolna. Ten pawilon tego centrum chcemy przekazać Ośrodkowi Pomocy Społecznej Pani Dyrektor Cierzbie, żeby realizowała tam swoje działania statutowe. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania jeszcze dodatkowe do tego projektu? Nie widzę, żeby ktoś zgłaszał się do dyskusji. W związku z tym przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Jeszcze dwie osoby. Jeszcze Dariusz Krzemiński. Dziękuję. 21 głosów za. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 3.3. To jest do projektu uchwały w sprawie regulaminu bezpłatnego parkingu w systemie parku i jeźdź w Otrębusach. Bardzo proszę przewodniczącego komisji Grzegorza Matysiaka o przedstawienie opinii Komisji Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Finansów. Opinia jest pozytywna. Dziękuję. Czy macie Państwo jakieś pytania do projektu albo wnioski? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest? Sławek, masz wyciszony mikrofon. Właśnie. Jeszcze pan Michał Segit i Firmin Słojewski. Dziękuję. 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na porozumienie z gminą miastem Milanówek dotyczącego budowy nie, nie, i za... Nie. Parku i jedź. A, parku i jedź, to ja za daleko jestem. Przepraszam. Parku i jedź. Bo tu miałem wytłuszczone to. Czyli 20 głosów za, 1 głos wstrzymujący się. Wyskoczyło. Dobra, jest. Przechodzimy do punktu 3.4. To jest do porozumienia z gminą Milanówek w sprawie przebudowy i zarządzania ulicą Mieszka I w Owczarni, a ulicą Owczarską w Milanówku. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Inwestycji o przekazanie opinii do projektu uchwały. Ten projekt uchwały również został pozytywnie zaopiniowany. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania, proszę Państwa? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za, proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw, proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał, proszę nacisnąć przycisk. Dwa głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z gminą Milanówek. Przechodzimy do punktu 4. To jest do przyjęcia protokołu z 20 sesji Rady Miejskiej w Drwinowie. Czy są jakieś uwagi do tego protokołu? Ktoś chce zabrać głos w dyskusji? Pan Firmin Słojewski. Pan Firmin Słojewski, zgłosił się Pan do głosu. No nie, pomyłka, przepraszam. No.
Czy ktoś chciał zabrać głos w sprawie tego? Nie widzę. Przechodzimy zatem do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 20 sesji? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Zbigniew Kurzątkowski jeszcze. Dziękuję. 19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że protokół z 20 sesji został przez Radę Miejską w Brwinowie przyjęty. Przechodzimy do punktu 5. To jest do protokołu z 21 sesji Rady Miejskiej. Czy są pytania do tego protokołu? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z 21 sesji Rady Miejskiej w Brwinowie? Proszę nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Proszę nacisnąć przycisk. Pani Aldona Górniak, jeszcze poprosimy o głosowanie. Dziękuję. 19 głosów za, 2 głosy wstrzymujące się. Stwierdzam, że protokół z 21 sesji Rady Miejskiej został przez Radę przyjęty. Przechodzimy do punktu 6. Sprawy wniesione, wolne wnioski. Proszę zgłaszać się za pośrednictwem systemu SSIA. Chciałbym Państwu na początku przypomnieć o oświadczeniach majątkowych. W tym roku oświadczenia majątkowe składamy do 31 maja 2020 roku. Nie, do tej pory nie wpłynęły oświadczenia Pani Aldony Górniak, Pani Lidii Woły, Pana Dariusza Krzemińskiego, Pana Pawła Nyca i Pana Rafała Wysockiego. Chciałbym, żeby wszyscy z Państwa najdalej do poniedziałku te oświadczenia złożyli. Dziękuję bardzo. Teraz Pan Adam Adamczyk. Ale gdzie ja to mogę? Tu w dyskusji? Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący za głos. Szanowni Państwo, ja chciałbym przypomnieć o bardzo ważnej rocznicy jubileuszu, który wczoraj obchodziliśmy, 30-lecie wolnych wyborów, pierwszych wolnych, demokratycznych, samorządowych wyborów. Wczoraj obchodziliśmy święto wszystkich samorządowców, w związku z tym chciałbym wszystkim Państwu radnym, Panu Burmistrzowi, jego współpracownikom przekazać najserdeczniejsze życzenia oraz wyrazy wdzięczności za codzienną pracę na rzecz naszej społeczności. Natomiast do wszystkich Państwa radnych chciałbym zwrócić się z prośbą o pewną refleksję, przemyślenie i ewentualne wnioski. Samorząd terytorialny, którego jesteśmy przedstawicielami, tworzą ludzie. Jesteśmy tutaj po to, żeby dbać o ich interesy. Ostatnie miesiące to czas, kiedy ludzie, nasi mieszkańcy, ci, którzy nas wybrali, w sposób bardzo czasem brutalny doświadczali negatywnych skutków panującej pandemii, negatywnych również skutków finansowych. Również pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych musieli i muszą mierzyć się z tym, że ich wynagrodzenia są albo bardzo ograniczane, albo czasami wręcz spotykają się z koniecznością kończenia współpracy, często wieloletniej. Wydaje mi się, moje takie przemyślenie jest takie, że jako reprezentanci również interesów tych ludzi powinniśmy wykazywać się pewną solidarnością. Dlatego chciałbym Państwa poprosić o rozwagę i przemyślenie idei czy też sensu zwoływania komisji w najbliższym czasie. Czas pandemii pokazuje, że projekty uchwał mogą być przez nas, możemy się z nimi zapoznać, możemy wnieść do nich uwagi, możemy prowadzić dyskusję elektroniczną. Zarówno pan burmistrz, jak i jego współpracownicy reagowali dotychczas na taką formę współpracy. Natomiast brak fizycznego zwołania komisji skutkuje spadkiem wysokości naszych diet, około 40%, tak było w moim przypadku przynajmniej. A jeżeli bardzo zależy nam na tym, żeby spotykać się jednak i na bieżąco omawiać projekty uchwał, to rozważyć możliwość zmiany uchwały w sprawie naszych diet po to, by okazać solidarność z ludźmi, których w sposób bardzo czasem dotkliwy
finansowo pandemia bardzo dotknęła. Dziękuję bardzo. Nawiązując do tego głosu, chciałbym przypomnieć, że zwoływanie komisji może się odbywać także i uczestnictwo w komisjach zdalnie, tak jak i w sesjach Rady Miejskiej. Tak, oczywiście, ja to doskonale rozumiem, panie przewodniczący, z tym, że również zdalne zwołanie komisji powoduje, że jednak dieta z tego tytułu będzie nam odpowiednio naliczona. Chodzi o to, żeby wydatki budżetu gminy na rzecz naszych diet były mniejsze, po prostu. Pan Paweł Nyc. Ja dziękuję za głos. Chciałbym panu burmistrzowi zadać dwa pytania przy tej okazji. Pierwsza to temat wodociągu, czy coś drgnęło, czy konserwator zabytków wyraził jakąś swoją opinię i czy dalej jakoś gmina procesuje. Pan burmistrz się uśmiecha. A drugi temat to chciałbym się zapytać, nie wiem czy pan burmistrz będzie znał odpowiedź na to pytanie. W ostatnim czasie w Żółwinie pojawiło się wiele nowych znaków pionowych, które określają dozwoloną prędkość, jaką możemy się poruszać po drogach de facto gminy. Rozumiem, że była przebudowa Słonecznej i tam nowe oznakowanie powstało, natomiast nie tylko mnie, ale i wielu mieszkańców dziwi fakt, że chociażby na ulicy Południowej, która nie ma chodników, nie ma poboczy, jest no w takim stanie, jakim jest. Po pierwsze pojawiło się ograniczenie prędkości do 70 na godzinę, a po drugie pojawiła się również tablica, koniec znaku terenu zabudowanego, co oznacza, że zgodnie z prawem możemy jechać chyba 90 na godzinę. Kolejna sprawa na ulicy Szkolnej, jak się kończą garby, jest postawiony znak koniec ograniczenia do 30 na godzinę, gdzie też tam nie mamy ani chodnika, ani pobocza. Znamy temat, pan burmistrz zna temat, że to jest dosyć newralgiczne miejsce i niebezpieczne. No i tam teraz zgodnie z przepisami możemy jechać 50 na godzinę. No dla mnie co najmniej kilka tych znaków jest jakby dziwnych i niezrozumiałych i chciałbym po prostu poznać opinię, poznać, że tak powiem, zdanie, dlaczego takie znaki się tam nowe pojawiły. Dziękuję. Pani Aldona Górniak. Dziękuję bardzo za oddanie mi głosu. Ja mam pytanie do pana przewodniczącego, ponieważ maj, ostatni maj, 31 wypada w niedzielę, to czy można w poniedziałek oddawać te oświadczenia majątkowe, czy jutrzejszy dzień jest ostatnim? Nie, nie, no mówiłem już o tym, że 31 kończy się termin. Jak wypada w niedzielę, to on kończy się w poniedziałek. W związku z tym też mówiłem od razu, no ile parę minut temu, że można składać do poniedziałku. Chciałbym, żeby wszystkie wpłynęły te oświadczenia. To nie zwróciłam na to uwagi. Bardzo przepraszam i dziękuję za odpowiedź. Nie ma więcej zgłaszających. Widzę to. Bardzo proszę panie burmistrzu o informację. Szanowni państwo, w tych tematach w zasadzie muszę odpowiedzieć tylko panu Pawłowi Nycowi. Wypowiadałem się od razu, ponieważ po ostatniej sesji dyskutowaliśmy, czym są sprawy wniesione, a wolne wnioski na pytanie interpelacji. I akurat pan powiedział, że pan chce zadać pytanie, formalnie pytania trzeba zadawać na piśmie, ale ja potraktuję to jako wolne sprawy wniesione, o może w ten sposób i postaram się odpowiedzieć na obydwa te tematy. Pierwsza kwestia dotyczy wodociągu. Tak jak powiedziałem, wystąpiliśmy po zawieszeniu postępowania do konserwatora zabytków o wytyczne konserwatorskie. Takie wytyczne otrzymaliśmy. Projektant w oparciu o te wytyczne skorygował projekt i przekazał to do zatwierdzenia do konserwatora zabytków. Mamy nadzieję, że w ciągu tygodnia to uzgodnienie zostanie przez konserwatora, przez projektanta od konserwatora zabytków odebrane.
i wówczas przekażemy go do starosty grodzickiego z wnioskiem o wydanie, o wznowienie postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na budowę. Także wierzę cały czas, że ten temat uda się zarówno projektowo, jak i wykonawczo w tym roku zamknąć. Mówiłem w poprzedniej sesji, że mamy 4 pozwolenia. To jest jedno pozwolenie na budowę, którego nam brakowało. Panie burmistrzu, coś strasznie słabo pana słychać. Nie wiem, czy tylko u mnie, czy... Naprawdę słabo? Słabo. Przez słuchawki słabo słyszę. Mnie też przerywa. Mnie doskonale. Nie mam pojęcia jakaś przyczyna, ale nie wiem, panie radny, czy pan usłyszał moją odpowiedź, czy też powinienem powtórzyć jakąś jej część? Nie, no generalnie wsłuchałem się i tak słuchać, tylko no tak dosyć coś przerywa i niewyraźnie, ale wątek zrozumiały. Także czekamy na zaopiniowany pozytywnie projekt przez konserwatora zabytków i wznawiamy postępowanie u starosty grodzickiego. W drugiej kwestii zadał pan pytanie o znaki drogowe, czy poruszył pan sprawę znaków drogowych. Wygląda to w ten sposób, że znaki drogowe... Panie burmistrzu, może pan Sławomir się zmutuje i wtedy nie będzie problemu, bo jest sprzężenie tych dwóch głośników. I dlatego tak się dzieje. Panie przewodniczący, pan głośnik musi pan wyłączyć. O, teraz. Czy teraz lepiej mnie słychać? Zdecydowanie lepiej. My siedzimy z panem przewodniczącym na jednej sali, może dlatego gdzieś tam się nakładamy. W kwestii znaków drogowych, znaki to są zupełnie dwa różne zagadnienia. Znaki drogowe, które zostały ustawione w rejonie skrzyżowania Południowej ze Słoneczną, to wynik błędu projektowego, ponieważ jak była projektowana ścieżka rowerowa, projektant zatwierdził organizację ruchu, bazując na jakichś starych znakach. Ta organizacja, czy te znaki były projektowane jeszcze 2 lata temu. W międzyczasie tam się pojawiło inne oznakowanie. Dlatego też po konsultacji ze starostą powiatowym, te znaki, na przykład 70, zostały już zdemontowane. I to była nie nasza robota, tylko tej firmy wykonującej ścieżkę rowerową wzdłuż ulicy Słonecznej. Taką mieli organizację ruchu. W przypadku ulicy Szkolnej sytuacja jest zupełnie inna, ponieważ ten znak drogowy na ulicy Szkolnej tam był. My zgodnie z przepisami prawa mamy obowiązek wykonać przegląd znaków, przegląd organizacji ruchu i tak dalej. I w czasie tego przeglądu, patrząc na to, co mamy w zatwierdzonej organizacji ruchu od starosty Pruszkowskiego, okazało się, że ktoś ukradł znak drogowy na ulicy Szkolnej tam w rejonie Orlika. I ten znak drogowy, który kończy już te wyniesienia i ograniczenie do 30 km na godzinę, on tam kiedyś był i po prostu zgodnie z przepisami uzupełniliśmy brakujące oznakowania. I to cała tajemnica. Na dalszym odcinku to ograniczenie do 50 było. Ja na ostatniej sesji mówiłem państwu o tym, że dostałem od projektanta pierwszą wersję projektu przebudowy ulicy, czy rozbudowy ulicy Szkolnej. Wniosłem do niej sporo uwag. I w dniu przedwczorajszym otrzymałem nową, zmienioną wersję projektu, także jeszcze będę to weryfikował i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zatwierdzimy geometrię nowego układu drogowego wraz z rondem na skrzyżowaniu Polnej i Szkolnej i projektant będzie dalej robił swoją robotę. Dziękuję uprzejmie. Pan Paweł Nyc. Panie burmistrzu, dziękuję za odpowiedzi. Rozumiem odnośnie organizacji ruchu na ulicy Słonecznej, natomiast nowe znaki pojawiły się również na Południowej. I to, że tak powiem, budzi moje zdziwienie, bo raczej chyba tam nie było organizacji ruchu nowej ustalanej, jeśli chodzi o budowę ciągu pieszo-rowerowego na Słonecznej. Znaczy ja powtórzyłem państwu czy panu informacje, które mam od swoich pracowników i przekazano mi, że te znaki zostały zatwierdzone w ramach organizacji ruchu na ulicy Słonecznej. Czasami tak jest, że projekt dotyczy pewnego odcinka drogi, a znaki związane z tą inwestycją trzeba postawić w odległości 200-300 iluś tam metrów od tego odcinka, który jest przez nas przebudowywany.
Niemniej, że te znaki stoją na wjeździe do Żółwina od strony południowej, także to jest dobry kilometr, półtora. Dlatego to budzi moje zdziwienie. Zaraz sobie zanotuję ten temat i poproszę pracowników, żeby wyjaśnił, bo do mnie dotarły informacje odnośnie 70, która stanęła w rejonie ulicy Wiktorii, czyli tutaj na tym odcinku przed ulicą Słoneczną. Poproszę pracowników, żeby zweryfikowali mi pełne oznakowanie ulicy Południowej. Okay, nie mam pojęcia, bo być może to znowu wynika z takiej samej sytuacji jak na ulicy Szkolnej, że ten znak był w przeszłości i taką mamy organizację ruchu, czyli takie mamy zatwierdzenia przez starostę znaków drogowych i te znaki drogowe, jeśli ktoś z jakiegoś powodu uszkodzi znak, ukradnie znak, no, różne są sytuacje życiowe, my jesteśmy obowiązani te znaki z powrotem w te same miejsca postawić. Dlatego też być może to jest ta sama przyczyna, ale jutro tę sprawę wyjaśnię. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów w dyskusji, w związku z tym zamykam 23. sesję Rady Miejskiej w Brwinowie. Serdecznie Państwu dziękuję za udział.